powiedzieć o spektaklu, który odbędzie się w piątek, a który jest wynikiem współpracy polsko-norweskiej. Polsko-norweski projekt A3 Teatr i Norweski Teatr, którego efektem jest spektakl, który będzie można zobaczyć o godzinie 18 w piątek na dużej scenie. Pani Grażyna, bo pani trochę jak Norweszka. Pani ma taką skandynawską urodę. Ja nie wiem właśnie, czy mam skandynawską, czy słowiańską. Pewnie jakąś jestem mieszanką po przodkach moich. Ale to będzie spektakl, gdzie używany jest język? Nie, bez języka. Pojawia się pieśń. Jest język teatralny. Tak, ale pojawia się pieśń jedna lamentacyjna norweska i jedna pieśń polska lamentacyjna. Czyli trochę wikingowie, tak mi się kojarzy. Tak. Mój partner sceniczny przypomina wikinga. Henning jest dużym mężczyzną o urodzie takiej wikingowej. Spektakl bardzo ciekawy, także może go grać gdziekolwiek na świecie, bo jest bez słów. Pięknie. Bez słów. Drugi raz Oka, ale trzeci raz festiwal teatralny. Racibórz staje się taką przez moment stolicą teatru alternatywnego głównie. Tak. Jest taki trend, władze obecne mówią wprost, no jest taki bardzo kulturalny prezydent, pan Dawid Wacławczyk, i mówi, ten festiwal dobrze byłoby, żeby stał się marką, która będzie napędzała kulturalnie Racibórz. Tak, jak najbardziej, tym bardziej, że mamy możliwość obserwować najciekawsze zjawiska teatru niezależnego na świecie tak naprawdę i możemy zapraszać te teatry do siebie, możemy ściągać świat tutaj. I te pierwsze kroki, które czynimy, pierwsza edycja OFKI, druga, to są właśnie te kroki, które zmierzają ku temu, żeby ten festiwal rozszerzać, żeby być może dwie edycje będą mogły powstać i przede wszystkim, żeby budować widownię, żeby ściągać widza, żeby przekonywać ludzi do teatru innego niż teatr popkulturowy, innej kultury niż popkultura i żeby się nie bać tych zjawisk i spróbować się z nimi zaprzyjaźnić i je pokochać po prostu. Pani ukochane dziecko teatr też będzie miał swój punkt w tym obszernym repertuarze tego festiwalu. Proszę o nim też opowiedzieć. Będzie to performance tak naprawdę w piwnicach Raciborskiego Centrum Kultury poświęcony Tadeuszowi Kantorowi i jego tekstowi Pokój mojego dzieciństwa. Temat bardzo pojemny, więc my też opowiadamy o swoich lękach naszego dzieciństwa, o naszych snach, ale przytaczamy oryginalne teksty kantorowskie, przepiękne. Pokój mojego dzieciństwa. Zapraszamy. Siedzimy ciasno, gęsto, w mrocznej atmosferze i będzie tak jak w szafie trochę będziemy zamknięci i to będzie ciekawy eksperyment, ja myślę. Bo jakby nie spojrzeć, to mamy w Raciborzu dwie piękne sceny i w Strzesze, i w Domu Kultury i szkoda byłoby, żeby były wykorzystywane tylko i wyłącznie na przykład jakieś kabarety, na przykład jakieś koncerty, tak jak pani mówi, muzyki pop, jakieś stand-upy, bo to głównie teraz się sprzedaje, trzeba przygotować tą, wychować tą widownię, nawiązać do tradycji, które kiedyś, jeszcze przed wojennym Raciborzu, przecież tutaj były codziennością, normalnością. Tak, do dobrego teatru, nawiązać do dobrego teatru, zrobić krok do tyłu, a właściwie krok do przodu. I zaprosić te teatry, które bazują jeszcze na mocnej tradycji teatralnej, co nie znaczy, że są to teatry instytucjonalne, skostniałe, absolutnie. Są to teatry, które po prostu bazują jedynie na dobrych nauczycielach i mistrzach i opowiadają swoje historie, ale czerpią z kantora, z innych mistrzów tego okresu i jeszcze wcześniejszych, którzy Wilsona w tym nurcie płyną i realizują swoje rzeczy. To też jest taki dzień, kiedy Grażyna Tabor staje się instrumentalistką. Pamiętam, że miała pani przed rokiem inny instrument. Nie, miałam tę samą gilę kordową, która jest otworzona przez pana Stanisława Wyrzykowskiego. Tak, ale 96-letniego mistrza, który... Tak, ale nie miała pani tego bębenka. Który dla mnie skonstruował tę lirę. Nie jestem w stanie chyba na niej... Nie, jest dobrze. No, wszystko gra. Okay. Już jestem bębniarką i lirniczką w tej chwili. To chciałam powiedzieć, że pierwszą lirę odnaleziono właśnie w Grecji. To są szczątki liry. I na podstawie tych szczątków odtworzono tę lirę. Stanisław Wyrzykowski był jednym z mistrzów, który odtwarzał lirę znalezioną właśnie gdzieś w starożytnej, w ruinach starożytnej Grecji. Gdzieś tam, z tamtych terenów. Był jednym z pierwszych, który odtwarzał. I ja mam mieć szczęście jego instrument przez jego rękoma
przez jego ręce wykonany, jego rękoma. To jest piękne, ale dzisiaj pani bębni. Tak, mieszam. Mieszają mi się słowa. A bęben obręczowy jest z bardzo dobrej stajni rodziny Słomy, która to od lat robi doskonałe bębny. Duży bęben obręczowy, który jest kapryśny i nie zawsze chce grać. Dobrze. Zatem pani Grażyna, na koniec jeszcze proszę zaprosić na ofkę, na cały ten cykl wydarzeń, który będzie skoncentrowany przede wszystkim w weekend, prawda? Tak. Zaczyna się oczywiście w czwartek wieczorem, także warto przyjść o godzinie 18 już na projekcję Kina Niemego z żywą muzyką Waldka Rychłego i jego kompanią. I projekcja będzie 50-minutowa, stary niemy film. A potem będzie spotkanie z Waldkiem Rychłym, a potem będzie spotkanie w punkt z Darkiem Skibińskim, który będzie opowiadał właśnie o światowych trendach teatru niezależnego, tego, który zawojował świat. Najlepsze, będzie mówił o najlepszych teatrach, jakie w tej chwili istnieją na świecie, ciekawie, które robią ciekawe rzeczy, ale też on będzie nawiązywał do mistrzów, do tych, którzy inspirowali tenże teatr. I po piątku? Piątek jest też bardzo intensywny popołudniowo, bardzo. Lżej jest w sobotę. W piątek trzeba być gotowym na 16.30 na Paradę Zmysłów, a potem będzie Transitus, właśnie ten norweski spektakl o godzinie 18.00, a po nim będzie spektakl Janusza Solarskiego w Strzesze, fantastyczny i wizualny, mocno wymagający ogromnych przygotowań technicznych z jego strony, ale trzeba przyjść tam koniecznie. I po Januszu Stolarskim wędrujemy z powrotem na dużą scenę na Chopina. Te wędrówki wynikają na Chopina na Heartbreak Hotel. I bardzo dobry festiwal, który skończy się koło 20. Z Elvisem w tle, prawda? Elvisem Presleyem, bo to jest... Tak, a jest to historia, właściwie tak naprawdę inspiracją do tej historii jest, do tej opowieści jest człowiek, który mieszkał na Podlasiu i któremu wydawało się, że jest Elvisem Presleyem. Przebierał się, jak on śpiewał piosenki. Okay. Cudowny szaleniec, o którym Darek Skibiński zrobił spektakl. Ale to jest nie tylko o tym oczywiście. Dobrze. Ale jest to jeden z wątków. I lżejsza sobota? A sobota jest nie zupełnie lekka, bo będziemy was zaciągać do piwnicy RCK-u i będziemy opowiadać, będzie to pokój naszego dzieciństwa. Historie, które dotyczą nas wszystkich. Nasze sny, lęki i to wszystko to, co pozostaje. I kantor nam opowiada trochę o tym, że ten pokój trzeba kiedyś zamknąć i otworzyć szeroko drzwi i wyjść do świata i pożegnać wspomnienia. Te wszystkie jego spektakle powstawały na bazie jego wspomnień oczywiście i przedmiotów z dzieciństwa. Finiszujecie w niedzielę. Finiszujemy. Potem jest Frida, Frida La Vida, spektakl o Fridzie Kahlo. Ostatnio sporo rzeczy powstało o Fridzie. I to będzie jeden z tych, Karolina Martini, aktorka, którą znam, świetna aktorka po lalkach wprawdzie, ale jest też świetną aktorką dramatyczną. I przygotuje dla nas widowisko też na dużej scenie na Chopina. Bo mówimy o sobocie ciągle, bo sobota, co mówię, jesteśmy w sobocie i po Fridzie idziemy na potańcówkę do tańczowej, gdzie już nastąpiły przygotowania do... To nie jest taka lekka ta sobota, to nie jednak jest sobota, jest pełna. Tak, są trzy duże wydarzenia, może być trzy mocne rzeczy, gdzie Jacek Hałas ze swoją kompanią będzie grał i będzie prowadził potańcówkę do muzyki tradycyjnej, ale tych właśnie tańców nieistniejących, korowodowych, one będą prowadzone, także warto przyjść i wpuścić się w te transowe tańce. A wcześniej będą przygotowania rano w sobotę, na warsztaty można przyjść o godzinie 10, na 2,5 godziny warsztaty, które Jacek już poprowadzi i przygotuje część uczestników do tego, żeby to oni mogli poprowadzić w tym tańcu. Pewnie opowie coś o tych tańcach i będą to warsztaty tychże tańców praktyczne. I dopiero wtedy finisz w niedzielę, dopiero po tym wszystkim, co się w sobotę zadzieje. Po tym wszystkim, co się wydarzy, bierzemy głęboki wdech i wydech w niedzielę. Zaprosiliśmy ponownie Kasię Klebę i Pawła Palucha. Paweł, oboje są cudownymi muzykami i tworzą muzykę dla spektakli teatralnych, także są mocno związani z teatrami. I Kasia będzie grała na skrzypcach oczywiście. Te skrzypce są takie, że one gadają, nie są, ma skrzypce, altówkę i mnóstwo tych skrzypiec ma ze sobą i ona chodzi po ulicach i mówi poprzez te skrzypce, robi cudowne rzeczy, a Paweł gra na fagocie, ale też jest multiinstrumentalistą. Oboje są ludźmi renesansu. I na nasze zamówienie na koniec zagrają ta ostatnia niedziela. No oby nie była ostatnia, jeżeli chodzi o ostatnia niedziela tego festiwalu. Oczywiście tak.
No i pięknie. Bardzo dziękuję Pani Grażyno za przedstawienie całego programu i też tych wszystkich przemyśleń dotyczących już samego teatru. Dziękuję również.